pani Barbara Miszkowiec, pani Barbara Borek i pani Krystyna Kasprzyk. Wierni Bogu i Ojczyźnie, wierni do końca złożonej przysięgi na krzyż, na Boga ukrzyżowanego na krzyżu, na naszą Ojczyznę i na dowódcę każdego jednego oddziału partyzanckiego Armii Krajowej, jednym z naszych rodaków, który wychował się i urodził na tej ziemi zęcińskiej, był major Adam Trybus, a potem dalej walce okupantami, z nieprzyjacielami naszej Ojczyzny. Jeden z nielicznych z Podkarpacia. Kwiat naszej Ojczyzny. Z tysięcy młodych ludzi, którzy dotarli do Wielkiej Brytanii, aby walczyć z okupantem hitlerowskim, zostało wybranych 306 najlepszych pod każdym względem. Jeden z nich to właśnie Adam Trybus. Oddajmy cześć i pamięci. W czasie okupacji, osaczony w Zręcinie przez gestapo i żandarmerię, bronił się na ulicy Granicznej, chciał się przebić w kierunku Zakrzaczeń, Jasiołki i tam został śmiertelnie trafiony w głowę i zginął na terenie naszej miejscowości. Niemcy zapakowali go na furmankę. W betoniarni pana Mindaka, znajdującym się koło mostu, wzięli dwa worki po cemencie, nałożyli mu na głowę i na nogi i kazali wykopać grób w tym poświęconym miejscu. Zbiorowa mogiła dwóch partyzantów nieznanych, którzy zostali przewiezieni z Leśniówki, z lasu. Należeli do Armii Krajowej, zginęli pod lasem w Leśniówce. Trzecia mogiła, plutonowy Stanisław Pudło, pseudonim Fajny, pochodził z Chórkówki, żołnierz Armii Krajowej, zginął w Koryłówce w 1944 roku osaczony, tam zginęło z nim razem trzech kolegów. Na naszym również cmentarzu, a byli zaangażowani w walkę o wolność ojczyzny, pomóżmy się o wieczną radość dla nich. Wieczne odpoczywanie, radzi Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie, dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Thank you.
tą nazwą kraj będziemy określać Polskę. Więc sobie tam proszę dodawać w myślach. Krajanie żyli w szczęściu i dostatku. Cieszyli się wolnością, a kiedy trzeba było, nie szczędzili złota, wysiłku, krwi czy czegokolwiek innego dla ojczyzny ratowania. Kwitła nauka, rolnictwo hojnie dostarczało żywności, a potężna armia była perłą w koronie tejże krainy. Dobrobyt kraju budził jednak zawiść u jego sąsiadów. Przez setki lat wrogie najazdy rozbijały się o piersi dzielnych obrońców kraju. Ich męstwo nie miało sobie równych w świecie. Żaden przeciwnik nie był im straszny. Siłę czerpali z wiary przodków i poczucia dziejowej misji. Z czasem zaczęły się pojawiać jednak pęknięcia na obliczu kraju. Oczywiście nawiązujemy tutaj do czasów Piastów oraz do Jagiellonów, kiedy rzeczywiście Polska przeżywała więcej wzlotów niż upadków. Zbliżał się wiek XVII. Wojny i złota wolność szlachecka dały o sobie znać. W skarbcu królestwa hulał wiatr. Złoto zamiast na obronę wydawano na uciechy. W końcu kraj upadł. Nastąpiła noc zaborów. Zaborcom nie udało się zgasić żaru płonącego w sercach jego narodu. Wiara w powrót czasów świetności ojczyzny nie szła na zatracenie. Żywiły się nimi kolejne pokolenia. Po ciemnej nocy Bóg jednak dzień zsyła. Wybuchła wielka wojna, w której wrogowie kraju zwrócili się przeciwko sobie. Niewielka iskra wystarczyła, by stał się cud. Tu mówimy oczywiście o wybuchu I wojny światowej i o odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Kraj powstał z martwych. Zaistniał na nowo, po 123 latach niebytu. Odrodzenie kraju było spełnieniem najskrytszych marzeń. Chciałem podziękować za to, że w każdej miejscowości, w każdym miasteczku są patrioci, ludzie, którzy pamiętają, chcą pamiętać o tamtych wydarzeniach, o tamtych bohaterach, o tamtych czasach, o tych młodych ludziach, którzy zginęli za naszą ojczyznę. Jest już w tej chwili czczony, upamiętniany poza granicami naszego kraju w różnego rodzaju spotkaniach i również prezes klubu biegaczy Atletik ze Zręcina, pan Jan Rodzinka, również organizuje taki bieg 12 marca o godzinie 11. Przepiękna, malownicza trasa, Przylaski, Śliwinki, las pod Żarnowcem, 8 km trasy z ogniskiem partyzanckim. Tu przebierani młodzi ludzie ze Zręcina, nie tylko w mundury. Będą też konie, wystawa antyków zorganizowana przez Towarzystwo Historyczne Galicja z Krosna. Wiele innych jeszcze atrakcji, na które to serdecznie w imieniu prezesa i klubu zapraszam. Ja może zacznę od kampanii wrześniowej. No, co tu się wydarzyło, że to tak później to wszystko się potoczyło, że takie były straszne ofiary i takie straszne zniszczenia. I tu mam taką gazetę, 31 sierpnia to jest ta, czyli 31 sierpnia 1939 roku, czyli ostatnia gazeta w Wolnej Polsce, za kilka godzin wybucha wojna. I tu jest druga gazeta z 4 września 1939 roku, jak Francja i Anglia u boku Polski wczoraj weszła w stan wojny z Niemcami. Wielki pakt, no mądrze nasze władze według mnie po latach mogą historycy ocenić, że no szukaliśmy przymierzeńców silnych, mocarstw w Europie. Udało się znaleźć. No, z całym szacunkiem dla nich wtedy, dla ministra spraw zagranicznych Becka i dla Piłsudskiego, później Rydza Śmigłego i innych naszych polityków, że udało się tak silnych pozyskać sojuszników w Europie, jaka była Francja i Anglia. I jeszcze była Rumunia. No ale Niemcy po zajęciu Austrii, Czech, Moraw dogadali się również ze Słowakami. I Słowacja wpuściła armię niemiecką na swoje terytoria. Słowacy razem z nimi uderzyli już 6-7 września na część Polski, tutaj właśnie od Zakopanego. Potem trzeba pamiętać, że w 1939 roku oprócz III Rzeszy
byli również i Słowacy, najeźdźcom na nasz kraj. Nasze armie stawiały opór, przez 3 dni przegraliśmy bitwę graniczną tak zwaną. Nasze armie się cofały w kierunku stolicy. Bitwa trwała 3 dni. Jej stawka niewyobrażalnie wysoka. Wolność zagrożona przez czerwoną zarazę. Drugiego dnia stał się jednak cud. Szturm się załamał. Trzeci dzień pozwolił na odepchnięcie czerwonych hord od stolicy. Bitwa została wygrana. Wodzowie pokonanej armii mieli jednak nigdy nie zapomnieć, ani tym bardziej nie darować tego upokorzenia. Kraj ponownie rozpoczął konieczną podbudowę. Rozkwitał. Gospodarka się rozpędzała. Wraz z początkiem września 1939 roku niebo pękło i zawaliło się na nieszczęsny kraj. W historii świata nie było dotąd tak wielkiego kataklizmu. Do brunatnych legionów z zachodu zdradziecko dołączyły czerwone hordy ze wschodu, których wodzowie wciąż mieli w pamięci klęskę sprzed 20 lat. Obrońcy kraju dzielnie opierali się na wale przez miesiąc. Tego Stalin opóźniał uderzenie po dogadaniu się z Hitlerem, ministrowi spraw zagranicznych Ribbentrop i Mołotow. Ustalili ten termin uderzenia na Polskę przez Armię Czerwoną prawie jednocześnie co Armii III Rzeszy. Ale Stalin pamiętał rok 1920, wielką klęskę Armii Czerwonej i obawiał się, że jakby III Rzesza sobie nie radziła, to on się chwilę wstrzyma i zobaczy, jaki będzie rozwój na polu bitwy. I opóźniał, twierdząc, że jest jeszcze nie gotowy, nieprzygotowany. Potężna Armia Czerwona, ponad 400 tysięcy żołnierzy. Broń pancerna lotnictwu uderzyło 17 września w godzinach wcześnorannych na Korpus Ochrony Pogranicza. 1350 km granicy wtedy z Związkiem Radzieckim. Nasze placówki, nasze wartownie były obsadzone przez około 30 tysięcy polskich żołnierzy z Korpusu Ochrony Pogranicza. 75 ton polskiego złota. Z depozytu w Warszawie, Brześcia, Lublina, Białegostoku. Zapakowali to złoto, 1200 parę skrzyń na pociąg, ułożyli ławki takie, jakie wtedy kolej posiadała. Do pociągu zaprosili rodzinę bankierów, ludzi związanych z Narodowym Bankiem Polskim i wyruszyli przez terytorium Rumunii. Rumuni wpadli na pomysł, żeby drugi pociąg, taki sam, zorganizować, żeby w 2 kierunki Rumunii te pociągi jechały. Dlatego, że Rosjanie mieli chrapkę na to złoto polskie. Robili wszystko, żeby ten pociąg nie przejechał przez most kolejowy na terytorium Rumunii. I faszyści niemieccy w Rumunii również chcieli to złoto przechwycić. Powstawały na zgliszczach naszego kraju organizacje militarne, WIN, ZWZ, różnego rodzaju formacje, które miały na zadanie walczyć z okupantem i sowieckim, i niemieckim. Była to radość dla mieszkańców w roku 1940-41, jak były rozdawane jakieś ulotki, jak była jakaś akcja przeprowadzana, jakieś napisy, czy jakieś inicjały Armii Krajowej, czy szubienicy. Na murach, na budynkach, w naszych miastach,